Cześć, witam serdecznie w sobotę. Słuchajcie, dzisiaj tak nietypowo, bez żadnych butów, bez żadnych napraw, pokażę Wam, jak wygląda mój punkt usługowy. A więc tutaj są regały z torbami skórzanymi, paskami i portfele damskie, męskie, w gablotkach też. Tak wygląda ten punkcik, jak się wchodzi od strony wejścia. Natomiast tutaj zrobiłem takie półeczki z podstawowymi środkami do pielęgnacji i konserwacji butów. I tutaj różny duży wybór wkładek, sznurowadeł. Oczywiście sznurowadła to nie wszystkie. Jak się tutaj wchodzi, to stanowiska do dorabiania kluczy. Oczywiście wszystko jeszcze jest w fazie rozwoju, więc myślę, że niedługo się to rozbuduje, stanowisko do dorabiania kluczy. O, tutaj portfeliki męskie, damskie, dużo tego wszystkiego, ale pewnie to Was tak bardzo nie ciekawi, jak miejsce, w którym naprawiam buty. Tutaj moje takie centrum dowodzenia, żeby zamówić towar. Wszystko, żeby było na miejscu. Tutaj fresnie zastąpiony do szlifowania fleków oraz kombajn też ma fres. Tutaj główne naprawy na tym sprzęcie wykonuję. Tutaj prasa do dociskania fleków manualna, moje stanowisko pracy. I tutaj takie małe stanowisko kaletnicze do zaciskania oczek, nitów, napów. No i tutaj, tutaj jeszcze jakieś skórki sobie, dwa rzędy wiszą. I moje maszyny. I druga singereczka i nici do koloru do wyboru. Natomiast z drugiej strony, za tymi skórami, co tutaj mamy? Prasa do klejenia zelówek. Żeby dobrze docisnąć buty, musi być prasa. Tutaj ścieniarka do skór. Bardzo często z niej korzystam, jak trzeba jakieś staweczki zrobić, żeby to ładnie wyglądało. No i taka stemnóweczka tutaj. A tutaj już widać regał z butami. Buty, które już czekają do odbioru na poniedziałek. Tak więc dzisiaj taka wycieczka po zakładzie moim. A jeszcze tutaj Wam nie pokazałem. Tutaj jeszcze taki regał. Możemy tutaj zobaczyć na przykład zelówki Vibrama. Takie to się dobrze nadają do butów trekkingowych, jakichś górskich. No i wiele, wiele innych jeszcze materiałów, które mam pochowane gdzieś tam po kartonach, po półeczkach. Tak więc, jak Wam się podoba te moje małe miejsce, w którym spędzam, jakby nie było, większość dnia? Jest to mój drugi dom. W tej chwili tutaj jeszcze Wam pokażę ten. Tutaj wszystkie naprawy wykonuję na tym stoliku. No i tutaj niezastąpione kopyto szewskie do przybijania, do pukania, ostukiwania butów i tak dalej. Tak więc ja Wam wszystkim dziękuję za uwagę, za komentarze, za to, że oglądacie te moje krótkie vlogi z życia codziennego szewca. Już jest sobota w pół do drugiej, więc muszę się już zbierać do domu. Słoneczko świeci, więc trzeba jeszcze wykorzystać ten dzień, żeby troszeczkę jeszcze jakiegoś spacerku zaznać. No i co? Widzimy się w poniedziałek. Mam nadzieję, że w poniedziałek tutaj z tych butów, które czekają na naprawę, coś tam ciekawego Wam będę mógł pokazać. Trzymajcie się, cześć!